z perspektywy boiska, no to uważam, że wygraliśmy zasłużenie. Z ilości może sytuacji za nisko. Powinniśmy ten mecz, uważam, zamknąć wcześniej, aby nie było tej nerwówki w końcówce. Ale cel swój osiągnęliśmy. Po przegranym meczu w Chojnicach dalej wracamy na swoją zwycięską drogę. I jedziemy do Suwałk z myślą dalej o kolejnym zwycięstwie. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do Kamila? Przed nami intensywny w ogóle taki tydzień, bowiem dwa mecze. Najpierw daleka wyprawa do Suwałk, potem tutaj mecz w Lublinie. No ale cel na pewno 6 punktów. Czyli tak, bo w 8 dni dokładnie, bo gramy teraz sobota, środa, niedziela. Czyli w 8 dni gramy 3 spotkania. No tak, jakby chcemy wszystkie mecze do końca sezonu pewnie wygrać, no bo dlaczego mamy tych spotkań nie wygrać. I w dobrych nastrojach i w dobrej formie fizycznej dojść do baraży, bo zdajemy sobie sprawę pewnie, że już drugie miejsce nie zależy od nas. Po prostu być w jak najlepszej formie fizycznej i piłkarskiej, aby w takim, jak to się mówi, gazie wejść w te baraże. A teraz ten gęstszy terminarz nie będzie problemem dla zespołu? Znaczy to jest tak, że wszyscy grają, to nie jest tak, że kolejka jest przełożona, więc wiadomo, że do Suwałk jest daleka droga. No ale już tyle lat gramy w piłkę, że do takiej rzeczy trzeba się przyzwyczaić.